Mamy daną pewną funkcję f od x równą 2x do 3, dodać 5x kwadrat, odjąć 7 i wszystko to podniesione jeszcze do potęgi 8. I teraz chcemy obliczyć pochodną tej funkcji. No to jak to zrobić? Żeby to obliczyć, to musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że mamy tutaj do czynienia ze złożeniem funkcji, że funkcja f jest złożeniem dwóch różnych funkcji. Żeby lepiej to sobie wyobrazić, to ja tutaj narysuję taki diagram. No, to zastanówmy się, jak obliczamy wartość tej funkcji. W jakiej kolejności wykonujemy działania. Więc można tutaj to podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie możemy sobie wyobrazić, że x dajemy jako wejście pewnej funkcji, jakiej funkcji? No takiej funkcji, która bierze tego x'a i obliczamy to, tę wartość tej w nawiasie. Bierze, to, bierze tego x'a, to co dostaje na wejściu. Podnosi to coś, co ma, dostaje na wejściu, tutaj w tym kwadraciku do potęgi trzeciej, mnoży przez 2, potem dodaje do tego 5 razy to, co dostała na wejściu podniesione do kwadratu, odjąć 7. No i to możemy sobie wyobrazić, że to jest taka funkcja, która na wejściu dostaje argument i na wyjściu zwraca wynik tego działania. No i tę funkcję sobie nazwijmy, że to jest jakaś funkcja u. Czyli tutaj na wyjściu dostajemy u od x. Tutaj dostajemy na wyjściu u od x. No i co to jest to u od x? No jak wstawimy tutaj w to miejsce x, no to dostaniemy takie wyrażenie, że to jest 2x do trzeciej, dodać 5x kwadrat, odjąć 7. To dostaliśmy tutaj na wyjściu. No ale widzimy, że to jest dopiero część tego obliczenia, bo następnie wynik tego jest podnoszony do potęgi ósmej. Czyli to możemy sobie na tym diagramie wyobrazić w ten sposób, że teraz na wynik tego, że to co tutaj wyszło, służy jako wejście do następnej funkcji. Ta następna funkcja to jest taka funkcja, która bierze to, co dostała na wejściu i podnosi do potęgi 8. To jest ta następna funkcja. No i w wyniku tutaj dostaniemy kolejną wartość, bo tę funkcję nazwijmy sobie V, że to jest V. No i tutaj na wyjściu dostaniemy co? Dostaniemy V, ale od czego? Na, na wejście tej funkcji V, jako argument, wstawiliśmy u od x. czyli tutaj mamy U od x. Czyli ta funkcja tutaj zwróci nam V od U od x. No a co to jest V od uod x? No, v to jest podnoszenie do potęgi ósmej, czyli tutaj będziemy mieli coś do ósmej, a co mamy do ósmej? No to, co włożyliśmy tutaj jako wejście tej funkcji, czyli U od x, czyli 2x do trzeciej plus 5x minus 7. Czyli dokładnie to, co tutaj mamy jako wzór tej funkcji. Czyli widzimy, że rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że ta funkcja to jest złożenie dwóch funkcji. Z których jedna to jest ta funkcja u od x dana tym wzorem, a druga to jest funkcja v, która polega na tym, że to jest podnoszenie do potęgi 8. Czyli v od x to będzie v do 8. Czyli ja to zapiszę. Czyli tutaj rozłożyłem to jako złożenie dwóch funkcji. Funkcja v od. U od x. No i teraz możemy skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej i napisać, że to jest v' od u od x razy pochodna funkcji u. Czyli to jest v' od u od x, czyli pochodna v po u, można tak o tym myśleć, razy u' od x. No to trzeba jeszcze obliczyć te wszystkie pochodne. No to ja tutaj zrobię to obliczenie, czyli przypomnijmy sobie, że tak, że u Od x to jest Ta funkcja 2x do trzeciej dodać 5x kwadrat odjąć 7 No to mogę liczyć ile jest u' od x, to mi będzie tutaj potrzebne No i to różniczkuję po prostu tak jak wielomian, bo to jest wielomian, tak, czyli x do trzeciej to jest pochodna tego, to jest 3x Do potęgi o 1 mniejsze, czyli 3x kwadrat 3x kwadrat razy 2 to będzie 6x kwadrat No i tutaj podobnie 2 razy 5 to będzie 10 razy x do potęgi o 1 mniejszy, czyli po prostu x. Pochodna siódemki to jest 0. Teraz, co to jest ta nasza funkcja V? No funkcja V w działaniu na przykład na argument x, no to jest podnoszenie do ósmej potęgi, czyli to jest x do potęgi ósmej. No to V' od x, pochodna funkcji V, no to też jest pochodna funkcji potęgowej, czyli to będzie 8 razy x do potęgi o 1 mniejszy, czyli do siódmej. No, ale tutaj się pojawia nie v' od x, tylko v' od u od x, czyli ja muszę obliczyć, ile to jest v' od u od x. To mi będzie potrzebne. No, ale to nie jest trudno obliczyć, bo po prostu tutaj zamiast tego x to jest to, co ta funkcja dostaje na wejściu, muszę wstawić u od x, czyli to będzie 8 razy to, co jest na wejściu do potęgi 7, a na wejściu dostaję u od x, czyli 2x do trzeciej, dodać 5x kwadrat, odjąć 7. No i teraz już mam wszystkie składniki potrzebne do tego, żeby obliczyć tę pochodną. To tutaj mogę to obliczyć. Czyli mamy najpierw tak, v' od u od x, to jest to, co jest obliczone tutaj, czyli to będzie 8 razy 2x do trzeciej, dodać 5x, 5x kwadrat odjąć 7 do potęgi 7 i to jest ta część i to pomnożone przez u' od x, które mamy obliczone tutaj, czyli razy 6x kwadrat dodać 10x. No i to jest ostateczny wynik. Taka jest ta pochodna tej funkcji. No i obliczyliśmy to zauważając, że mamy tutaj do czynienia z pochodną funkcji złożonej i zastosowaliśmy wzór na pochodną funkcji złożonej właśnie. No i oczywiście nie musimy sobie za każdym razem rysować takich diagramów, rozpisywać tutaj to wszystko gdzieś na boku. Tylko jak już nabierzemy pewnej wprawy, to będziemy mogli obliczyć to od razu. Po prostu widzimy, że tutaj mamy złożenie dwóch funkcji. Mamy coś do potęgi ósmej. Czyli najpierw różniczkujemy tę funkcję zewnętrzną, czyli to podnoszenie do potęgi ósmej. No i to jest 8 razy to coś do potęgi siódmej. Razy pochodna tej funkcji wewnętrznej, tej, która tutaj jest w środku, czyli pochodna tego wyrażenia w nawiasie. No więc, gdybym to liczył sam, no to bym sobie po prostu tak obliczył, że to jest 8 razy to coś do potęgi siódmej, razy pochodna tego czegoś w środku, razy pochodna funkcji wewnętrznej, no i od razu bym napisał ten wynik.